Witam wszystkich, z tej strony Sarcz, a wy oglądacie kolejny materiał wideo z dodatku DLC Burning Shores do gry Horizon Forbidden West. Po ukończeniu ostatniego zadania zdobyliśmy widoczny tutaj strój i będziemy dzisiaj ruszać na spotkanie z Seiką w ramach głównego wątku fabularnego. W poszukiwaniu Londry i zaginionych Quen, Aloy oraz Seika muszą polecieć do ruin Heaven. Jednak dawna siedziba Zenity jest równie fascynująca, co niebezpieczna. Będziemy zatem na siebie uważać. Jeśli chodzi o umiejętności, no to przejrzałem je sobie na szybko, bo mamy aż 9 punktów do wydania, więc mogę sobie pozwolić na 4 nowe zdolności. Na początek instynkt wojowniczki wzmocni wykrywanie osłabionych przeciwników oraz czasu trwania ich powalenia. To możemy robić między innymi poprzez wykonanie potężnego ataku. Tego na razie może nie będę sobie odblokowywał. Tutaj z tego drzewka też mnie na razie nic nie interesuje. A zobaczymy sobie to. Spowolnij czas i szybko napnij broń, gdy celujesz w trakcie szybowania. I zyskaj możliwość strzelania z rękawicy widma podczas szybowania. No ciekawe to może być. Zobaczymy, czy się będzie sprawdzać. Tutaj szybsze odzyskiwanie kondycji z bronią przy bardzo niskim zdrowiu. No rzadko tak bywa, że mamy tak niskie zdrowie, no ale mimo wszystko sobie to weźmiemy. A tutaj zyskujesz zdolność wytwarzania i rozmieszczania przenośnych osłon. Wyposaż się w sploty ubiorów, aby zwiększyć poziom umiejętności o maksymalnie 2 oraz wzmocnić osłonę. No to też może być całkiem interesujące. Pewnie dostanę od razu jakieś samouczki, mamy recepturę na przenośną osłonę właśnie. Zwoje możesz umieszczać. No tak, jest rzeczywiście jakiś splot dodany. Na początek jeszcze chciałem porozmawiać z admirałem po ostatnich wydarzeniach. Aloy, chciałaś coś jeszcze? O, właśnie się zastanawiałem, czy po aresztowaniu Renga będzie jakiś nowy temat do rozmowy. Ta cała zgodność ma tu chyba duże znaczenie. Oficerowie zgodności są oczami i uszami domu cesarskiego. Ich obowiązkiem jest dbać o to, by mądrość przodków nie wpadła w ręce naszych wrogów. Dlatego tropią nielojalnych członków plemienia. Są inspekcje, przesłuchania, działają w imię bezpieczeństwa. Jednakże nie mogę zaprzeczyć, że po jego aresztowaniu w obozie zrobiło się spokojniej. A przy okazji nie wyraziłem wdzięczności za sprawę Enkiego i Rokomo. Dziękuję ci za to. Nie ma potrzeby. Zaplusowaliśmy ostatnio, jakby nie patrzeć. Idę. Uzupełnij proszę zapasy. Już to zrobiłem, poza nagraniem. Chociaż teraz jak mamy nowy przepis, to może jeszcze bym podszedł na chwileczkę do warsztatu. Tylko teraz tak, ten warsztat był chyba właśnie tutaj na dole. Jeśli sobie zjedziemy, to będzie ok. I sprawdzimy ten nowy gadżet. No bo lepiej to mieć od razu przy sobie, chyba że... Czekajcie, wytwarzanie wywarów to niekoniecznie to. Wytwarzanie pułapek. No, myślałem, że może tutaj gdzieś to będzie dostępne, ale chyba niekoniecznie. Amunicja do tego wszystkiego. Ciekawe. Mamy to od razu dostępne w szybkim wyborze. Przenośna osłona. No dobra, czyli powiedzmy, że to na razie wystarczy. Ale widzę, że mamy zachód słońca. My ogólnie na spotkanie z Seiką będziemy musieli się właśnie wybrać tędy. Omijając tutaj tę siedzibę admirała. Widziałem, że jest zejście. I następnie mamy przejście przez most, by z samą Seiką się spotkać. Mam to aktywowane w tym momencie. I teraz tak. Seika jest tam, przed nami. Za chwileczkę się z nią spotkamy, tylko powiem wam, że najpierw przeniosę się szybko tutaj. Zauważyłem, że jednak na terenie Los Angeles też mamy schronienia, gdzie możemy spokojnie przeczekać do następnego dnia. No chciałem się tutaj wybrać z tego względu, żeby nie przychodzić tej misji fabularnej w nocy, jeśli nie ma takiej potrzeby. A przy okazji ten fragment wyspy sobie odkryjemy.
To dobrze, że mamy tutaj też te schronienia, bo zastanawiałem się, czy przypadkiem nie będę musiał wracać do obszaru znanego z podstawki, ale okazuje się, że nie. Spokojnie możemy tutaj sobie usiąść i przeczekać do następnego dnia, więc ja tak też zrobię, a my za chwileczkę spotkamy się już niedaleko Seiki. To już będzie oczywiście tutaj za tym mostem, a co się tyczy tej przenośnej osłony, to zdałem sobie szybko sprawę, że możemy w każdym momencie sobie ją wytworzyć. Tak więc akurat przy warsztacie nie jest to możliwe. To co, ruszamy? No ale skoro można w każdym momencie, to czemu by nie? Możemy jak najbardziej ruszać. Dobra, to ruszamy na tę gwiezdną górę? Czym prędzej? Tak, ruszajmy. To co teraz? Skakuj! Coś nie tak? Nie, skąd? Trochę tu ciasno. Damy radę. Jasny gwint! Trzymaj się tam. Gwiezdna góra jest tuż za wodą. Przekonamy się, czy ten żywy przodek ma coś wspólnego ze zniknięciem moich ludzi. Kiedy dotrzemy do ruin, możemy znaleźć dane, z którymi twój fokus sobie nie poradzi. Przesyłam aktualizację, żebyś widziała, co się dzieje. O, dzięki. Widzę, że sprawnie posługujesz się fokusem. Czy to dlatego twoje plemię cię wygnało? Nie, nie zupełnie. Wygnali mnie, gdy tylko przyszłam na świat. Wszystko, co potem robiłam, w tym opanowanie fokusa, było działaniem na przekór. Brzmi znajomo. Jeszcze przywykniesz. Co? Czepianie się grzbietu solar ptaka? To też. Po prostu skup się na sterowaniu tym czymś, dobrze? Pewnie. Pierwszy wspólny lot, co? Ale Seika się nie musi martwić. Aloy ma już w tym względzie spore doświadczenie. Tam na plaży! W łodzie naszych zaginionych zwiadowców! A na zboczu znajduje się chyba sporo budowli. To właśnie widział wróżbita Vai. Spróbujemy zatem iść jego śladem. Lądujemy. Dobra. Dobrze. Powinnyśmy pójść tropem twoich ludzi. Sprawdzić, co tu robili. Chyba zostawili tu jakiś sprzęt. Możemy to oczywiście zbadać. A nawet powinniśmy od razu to zrobić. Zacznijmy od tego. Nie chciałabym tym oberwać. To broń marynarki Quen. Używamy jej do budowy mostów linowych i umocnień w terenie. Na razie nie ma okazji, żeby korzystać z tego. Zauważyłem, że mamy jakąś skrzynkę. Teraz tak. Same łódki nas nie interesują, jak rozumiem, ale widziałem coś jeszcze po tej stronie. Kolejna maszyna. I nic więcej chyba. To rzućmy okiem. Balista przebiła pancerz maszyny. Ten grot wygląda na całkiem mocny. Moi ludzie musieli walczyć w trakcie budowy, ale mimo to wytrwali. Idźmy ich tropem. Rozumiem, że tutaj będą ślady. Chociaż nie oznaczone wcale fokusem, o dziwo. Ciekawe. Bo nadal mamy cel, żeby zbadać miejsce wykopalisk. Rzućmy okiem na chwileczkę. No ale to jest cały duży obszar. Więc pójdźmy może tędy. I później zobaczymy, co dalej. Twoi ludzie naprawdę się napracowali. Ale po co? Nie wiem. Ale dam głowę, że to sprawka Londry. Wygląda na to, że ustawili drabiny, żeby dotrzeć wyżej. Ale ta droga jest teraz zniszczona.
No to trzeba znaleźć inną. Przy okazji kolejna balista? Kolejna balista. Dobra, czyli co? Jeśli chcemy dostać się tam na górę, to tutaj faktycznie są te drabiny, o których mówiła Seika, więc chyba z nich skorzystamy. Innej drogi nie ma. Patrzcie, tutaj też. Balista przetransportowana taką windą, powiedzmy. Tutaj damy radę? Chyba tak. No ale teraz jak się stąd odbić? Dobry pomysł, ale potrzebujemy więcej uchwytów. Aha. Tu nie dam rady w ten sposób. Ciekawe. Mogę się wybić. Po wejściu do wykopaliska. Potrzebuję więcej uchwytów. Tylko uchwytów. Dobra, skoro tak ładnie prosisz. No właśnie, gdybyśmy byli sami, to moglibyśmy już sobie ruszać dalej, ale tutaj musimy jeszcze myśleć o Seice. Muszę się tutaj troszeczkę rozejrzeć. Okej, to już chyba kumam, co muszę zrobić. Patrzcie, tutaj informacja, że balista oczywiście wystrzeliwuje bełty, do których można się wspiąć lub podczepić. Więc to powinno wystarczyć, żeby dać radę tam wejść na górę. Zaraz zobaczymy. Tutaj będzie ok. Możemy wykorzystać groty do wspinaczki. Dobry pomysł! A więc nowa mechanika, której w podstawce nie było. Wystarczy! Możemy się rozejrzeć! Szybka wspinaczka. Muszę ją dogonić. Jasne, lecimy teraz czym prędzej. Może niech ruszy przodem, bo ja tutaj mogę się wybijać. I tutaj też mogę. Proszę bardzo. Wyżej za przepaścią są jakieś drzwi. Może da się tam wejść. No tam jeszcze da radę właśnie się dostać, ale rozejrzyjmy się z każdej strony. Misja fabularna, więc zawsze mogą być jakieś notatki albo nagrania. Więc też nie chciałbym tego pominąć. Tam mała skrytka. I tutaj coś mamy, patrzcie. Znowu urwana drabina. Czyli ponownie trzeba będzie skorzystać z balisty pewnie. Wejście na górę jest zniszczone. Chyba przez wytrapulce. Czekaj! Mam pewien pomysł! Co ty wyprawiasz? Użyjmy balisty, żeby zrobić przejście! No tak myślałem. Tylko której balisty? A, chyba że damy radę. Patrzcie, po tej linie. Może ten mechanizm jeszcze działa? Tutaj mogę wejść? Proszę. Powinno się udać. Tylko muszę chyba tam zejść z powrotem. Tu i tak niczego nie ma. No, balista pozwoli mi trafić w odpowiedni punkt i wtedy się damy radę wspiąć. Powinno zadziałać idealnie. Na razie zaczekajmy chwilkę. Wyżej już się nie da! No dobra, to ja ruszam. Tak, wystarczy. No i teraz tylko wycelować. To powinno wystarczyć. Zaczyna się robić gorąco! Dobra, no to puszczam! To było cięższe niż się spodziewałam. Spokojnie, najważniejsze, że udało się otworzyć przejście. Robimy postępy. Tak! W sam środek przerażający krój. No i tu już było widać z daleka jakieś drzwi. Więc dostaniemy się do środka. To co? Która pierwsza? Chyba Aloy. Twoim ludziom bardzo zależało, żeby tu dotrzeć. Jakby czegoś szukali. Albo ktoś miał nóż na gardle. Znajdziemy twoją siostrę. Nie martw się. Nie musisz mnie uspokajać, wiesz? Nic mi nie jest. Ja chcę pomóc. Na temat siostry
raczej dość drażliwy. Nie wiadomo, czy jest cała i zdrowa, ale trzeba być dobrej myśli. Aloy na pewno będzie starała się pomóc. Może natrafimy tutaj na jakieś wskazówki. Boże, samą siostrę znajdziemy, no to na to akurat nie liczę. Najpierw przejdźmy tu, co? O, proszę. Mamy pierwszą notatkę. Ujawniono wewnętrzny krąg Londry. Walter Londra, dyrektor naczelny Heaven, jest teraz tam, gdzie chce być, w pierwszym szeregu w centrum publicznej uwagi. Wszyscy mogą cały czas podziwiać jego ultra-luksusowy styl życia, ale wewnętrzny krąg Londry pozostawał poza zasięgiem, aż do teraz. W naszym ekskluzywnym reportażu rzucamy światło na jego najbliższych zaufanych. Dane obrazu uszkodzone. Walter i jego piękna, sławna żona, Evelyn Day Londra, są nierozłączni od swojego pierwszego spotkania 3 lata temu. Oczywiście poza tymi okazjami, gdy Evelyn walczy z dinozaurami w holofilmach. Niedawno zauważono, jak ta para czuli się do siebie na dorocznej gali bareback. Urocze. Prawą ręką Londry jest Jack Hoffman, były alpinista przekwalifikowany na ochroniarza. Jack dba o bezpieczeństwo Londry, gdziekolwiek niesie ich sława. Ale chodzi nie tylko o pracę. Walter oraz Jack są najlepszymi przyjaciółmi od niepamiętnych czasów. Londra nawet wytropił i kupił Jackowi na urodziny oryginalne, jedyne w swoim rodzaju napędzane benzyną, Marchetti Tramonto. Następny jest Nolan Bertenew, architekt finansowy Londry. Nolan ma zabawną pracę, wydawanie ciężko zarobionej kasy Londry, równoważenie portfeli inwestycyjnych, finansowanie rozrywkowych przedsięwzięć Londry oraz dbałość o jego ekskluzywny, pacyficzny jacht. Nie wspominając oczywiście o pokrywaniu kosztów wypadów Waltera do jego ulubionej stolicy, wykwintnej kuchni, Sewilli. Natomiast ambitna Riley Lee była wschodzącą gwiazdą korporacyjnego PR-u, której błyskotliwa kariera obejmowała pracę dla takich marek jak Sterling Malkit i First Imperator. Potem jednak rzuciła biuro i została szefową zespołu do spraw publicznego wizerunku Londry. Obecnie czuwa nad każdym wystąpieniem, wybierając uprzywilejowaną garstkę ludzi, którzy będą mogli otrzeć się o jego geniusz. Na koniec Parker Hirsch, osobisty doradca Londry w sprawach estetyki. Człowiek, który stoi za nieskazitelną garderobą Londry i ikonicznym, wycyzelowanym wizerunkiem. Ten rozchwytywany estetyk zbudował swoją karierę w najbardziej bajecznych domach mody Los Angeles, a także klinikach chirurgii estetycznej. Świat może podziękować Parkerowi za Londra Look, zdobywający szturmem scenę ulepszanej urody. No to tylko potwierdza też doniesienia Silence'a z początku tego dodatku, że Londra w swoim czasie był prawdziwym celebrytą, jak widać. Stał za nim cały zespół ludzi, który dbał o wizerunek Londry. No pewnie jeszcze czegoś więcej się dowiemy. Tak z ciekawości chciałem zerknąć do notatek, bo widzieliśmy, że jest ich tutaj całkiem sporo. Mamy świat, misje poboczne, no i misje fabularne oczywiście, a do tego jeszcze inne działy. Kurczę, jestem bardzo ciekaw, ile tego będzie. W sumie to możemy w ekwipunku też spojrzeć. Mamy ten splot zdobyty wcześniej w rozbitkowie. Można założyć na dowolny ubiór, zwiększa poziom umiejętności miejsca na przenośne osłony. Więcej wtedy przenośnych osłon możemy unieść. Może to nie jest taki głupi pomysł, żeby właśnie to sobie dodać. I tutaj właśnie te przenośne osłony. No bo ja w tym momencie mam ten ubiór. I teraz tak, tutaj kondycja z bronią i mistrzowski przypływ odwagi. Nie no, nie będę tego wymieniał, ale osłony bym sobie przetestował tak czy siak. Na razie wystarczą 2, a mogę mieć 3. Co możemy zwiększyć do 4, czy 5 może? Dobra, tutaj sobie zejdziemy. Z ciekawości na górze niczego nie ma? Chyba nie. To ruszajmy dalej.
Oho. To jest w Drapules oczywiście. Wypuszczam strzałę! No cóż, stąd będzie go ciężko raczej trafić. Okej, o dziwo mogę go załatwić. Może lepiej to zróbmy. Podejrzewam, że prędzej czy później trzeba by było z nim i tak zawalczyć. No a tu już mamy to z głowy. Przynajmniej. Pewnie jakoś obejdziemy to miejsce i tam się dostaniemy. Zaraz zobaczymy. Tutaj mogę się przedostać. Okej, Heaven, proszę. Ten znak. To na pewno stara siedziba Lundry. Tam na dole. Co to jest? Przekonajmy się. Kurczę. Oczywiście to może już wszystko nie działać, chociaż patrzcie, ten panel na zielono się świeci, czyli jeszcze coś tutaj jest funkcjonalne nadal. To jest dopiero interesujące. Trzeba to koniecznie sprawdzić. Mamy też tutaj coś. Tym razem nagranie głosowe. Wysłuchajmy. A jeśli chodzi o silnik Slipstream, moi inżynierowie twierdzą, że nawet w razie wypadku są w stanie... Wykopanie tego wszystkiego musiało być ciężkie. Jednak nie rozumieją, jak skutecznie moi wrogowie szerzą powszechną paranoję. To jest prawdziwe skażenie. To nagranie Lundry. Sprzed opuszczenia Ziemi. Na to wygląda, co? Poszukajmy kolejnych nagrań. Możliwe, że tu jeszcze będą. Tam mamy. To akurat notatka. Rozproszenie. Jakaś rozmowa. Gratuluję zielonego światła. Wyskrobiemy z tej skały mucho metalu. Dzięki. Fajnie, że ktoś zauważył. Gruba ryba wciąż milczy. Walter jest zajęty. Wszyscy widzieliśmy fotki z gali. Okej. Obgadywali trochę Lundrę. Jego żonę. Tymczasem mój zespół przyczesuje pas asteroid, aż wszyscy już żygamy od fokusów. Wszystkie nocki, wszystkie weekendy i nawet nędznego, dobra robota. Szczerze mówiąc, twój zespół nie ma możliwości wybierania między robotą a paradowaniem z Evelyn Day po czerwonym dywanie. A przecież dostaniecie sporą prowizję od tego znaleziska. Nie chodzi o kasę, tylko o odrobinę szacunku. Szacunku? To pracujesz dla niewłaściwego miliardera. No, to pokazuje, że... Lundra tego szacunku do swoich pracowników nie miał. No dobra, sprawdźmy w końcu to. Chociaż tutaj, kurczę, na dole też coś mamy, więc... A, patrzcie, tu mamy ten odłamek błyszczaka. W sumie to lepiej takie rzeczy najpierw zebrać, a później nie wiadomo, czy gdzieś się nie przeniesiemy w międzyczasie, ale pewnie tutaj jakoś te drzwi trzeba będzie w końcu otworzyć. No zobaczymy. To prototyp silnika rakietowego. Nikt go nigdy nie użył. Pewnie okazał się zbyt niebezpieczny. Niebezpieczny? No bo po odpaleniu zatrułby wszystko w promieniu tysiąca mil? A. Chodźmy dalej. Więc ten silnik służył do podróżowania do nieba? No mamy jeszcze raport, podsumowanie dla kierownictwa. Nasz zespół techniczny dokonał znacznych postępów w pracy nad prototypem atomowej rakiety termicznej, która może zapewnić znacznie silniejszy ciąg niż tradycyjne silniki pomocnicze na paliwo ciekłe. Pozostało już niewiele wątpliwości co do tego, że nasz patentowany projekt miniaturowych reaktorów jądrowych da nam ostatecznie tańsze, mniejsze i wydajniejsze silniki, zdolne do osiągania prędkości startowej pod znacznym obciążeniem. Z drugiej strony osłona antyradiacyjna jest za słaba, by uchronić otoczenie przed masową ekspozycją na skażenie radioaktywne. Szacunki sugerują, że bieżący model przy starcie może skazić obszar w promieniu do 1000 mil na poziomie powodującym śmiertelne skutki, zależnie od siły wiatru. Prace niezbędne do zredukowania skażenia do poziomu wymaganego przepisami niemalże na pewno uczyniłyby całe przedsięwzięcie nieekonomicznym. Z tego powodu zarząd ustalił, że projekt należy anulować ze skutkiem natychmiastowym. Wróżbici mówili, że przodkowie umieli tego dokonać. Tak,
Zgadza się. Londra wysyłał statki w kosmos, by szukać surowców. Ale po co wykopywać go teraz? Lepiej idźmy tą ścieżką. Aha. No, Seika jeszcze musi wiele informacji przyswoić. Dla Aloy to już nie są takie dziwne rzeczy. No dobra, czyli tutaj. Znowu wyważyć drzwi. I co my tu mamy? Kolejna skrzynka. Robi się gorąco. Czy to oznacza lawę po drugiej stronie? Wow. Ruiny się rozdzielają. Ale Quen parli dalej. O nie. No i mamy ciało. Zmiażdżone. Wygląda na jakiś wypadek przy budowie. To była Lina z Kambuza. Nie byłyśmy przyjaciółkami, ale nie zasłużyła na śmierć z przepracowania. Jak żywy przodek mógł to zrobić Quen? Znając Londra i jego kumpli, nie jestem zaskoczona. Znajdźmy drogę na górę i na drugą stronę. Trzeba będzie zadziałać. Najgorsze jest to, że to może być nie jedyna ofiara. Dobra, balista. Za chwilę pewnie skorzystamy. Musimy sobie odblokować przejście. Kolejna balista. Może ją wykorzystamy. Tym razem ja strzelam. O! Naturalnie. Spodobało ci się? Zrobiłam uchwyt na tamtym moście. Spróbuj dostać się do tej balisty wyżej. Myślisz, że doskoczysz? Ja dosięgnę. No, nie chcemy się chwalić, ale damy radę spokojnie. Pytanie, czy lepiej z tej strony? O-o. Ja rozwalę je balistą! Okej. Dobra! Tylko mnie nie rozwal. Próbowała! Nieźle. Tak wygląda ta osłona. Jasne, rozumiem. Masz bajeran, kończ już na mnie. Zrobię trochę uchwytów dla siebie, a potem dokończę twoje wejście. No dobra. Wiesz, to mi przypomina ćwiczenia strzeleckie na morzu. Zakładaliśmy się o to, kto trafi więcej celów. Zwycięstwu podjęło polowanie pokładu. Niech zgadnę, wygrałaś. Szybko się uczysz. To dobrze, że masz odpowiednie doświadczenie. Proszę, gotowe! Ja tu sobie pozbieram trochę surowców w międzyczasie, zanim pójdziemy dalej. Ale kurczę, ta osłona. Myślałem, że ona szybko znika, a tu proszę. Rozumiem, że naraz wytwarzamy dwie osłony? A nie, pojedynczo jednak, okej. Okay. Czyli ta osłona pewnie znika albo po bardzo długim czasie, albo też jak już otrzyma stosownie dużo obrażeń. Dobra, tam jeszcze trochę złomu. Wszystko staram się zebrać. To akurat nie są najistotniejsze rzeczy, ale zależy mi oczywiście na wszelkich notatkach. Coś jest na dole, ale rozumiem, że tam się dopiero z czasem udamy. No bo tutaj jest lawa, więc ani mi się śni tam schodzić, prawda? Możemy się jeszcze upewnić, jak to wygląda. O, tam spadł jeden ten wdrapulec. Skaner surowcowy. To też część tego wdrapulca. Dobra, no to nie ma co. Po prostu ruszajmy dalej. Tędy możemy. Mnóstwo tu lawy. Ruiny właściwie zmieniły się w wulkan. No i zresztą mapa świata pokazywała, że tej lawy jest więcej. I teraz tak, no ona... Aha, bo muszę znowu jej odblokować ścieżkę. Szukamy.
Tam jest ta balista. Wcześniej już Seika o tym wspominała. To do dzieła. Może jeszcze coś tutaj w okolicy? Dobra, kolejna balista. Pora się odwdzięczyć. Pewnie, że tak. Nie musisz krzyczeć. Podłączyłam cię do mojego fokusa. Wow! Cześć! No, cześć. No to co? Dobra robota! Dotrę już na pierwszą krawędź. A tutaj drugie. Powinno wystarczyć. Dobra, a teraz jazda na górę. I tam jest kolejna balista. Czy ona z niej skorzysta w tym momencie? Udało się. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. No czekam. Oj! Uważaj, kolejne w drapułce. Widzę je. Pora zezłomować kilka maszyn. O! Myślisz, że poradzisz sobie lepiej niż ja? No cóż, to nie są zawody. Zobaczymy. Kurde. Czekajcie, przydałoby sobie... No właśnie, podatność na elektryczność. Dobrze jest sobie przypomnieć takie rzeczy. Na spokojnie, przeładujmy. Spróbujemy zaatakować. W ostatniej chwili uniknąłem tego. Bardzo dobrze. I teraz, kurczę, mogę rzucić jeszcze włócznią. Dobra, raczej oszczepem. Dał radę. Lecimy dalej w takim razie. Pomóżmy z tamtej strony. Dał radę. I teraz znowu zaatakować w ten sposób, bo jednak to zadaje największe obrażenia. Jeszcze raz. Już prawie, już prawie. Dobra. No i jeszcze tutaj. Przeładowanie kolejne. Udało się. I kolejne wybuchy. Dobra, to powinno wystarczyć. A jeszcze nie. No i po nich. Wciąż mam rekord strzału z balisty. Po prostu nie chciałam ci go odbierać. Dobra, ostatnia wspinaczka. Wiesz, co robić. Ostatni odcinek wspinaczki. Wiesz, co robić. Jasne, robi się. Ale faktycznie, kurczę, nie wpadłem na to, może nawet było to wspomniane, przecież mogłem z tej balisty strzelać, kurczę. Bardziej konwencjonalny sposób wybrałem, a nie zaszkodzi. Dobra, no to co? Teraz na pewno musimy skorzystać z balisty. No i tutaj strzelamy. Ruszam! Jeszcze tam. Okej. Okay. Zrobione. Tylko znajdę drogę. Właśnie, nad tym się zastanawiałem. Nie no, ewentualnie to mogę sobie zaskoczyć tutaj. Poradzisz sobie? Tylko patrz. Dobra, mamy akurat grę zapisaną, więc od tego miejsca będziemy kontynuować w następnym materiale. Wobec tego, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Rzućmy jeszcze okiem tutaj na te zapisy, bo coś się pojawiło w międzyczasie. Nie wiem, czy to już jest coś, co sprawdzaliśmy. A tak, bo to są te zapisy dźwiękowe oczywiście. Usłyszymy się zatem w kolejnym odcinku, w którym będziemy tę misję fabularną kontynuować. Cześć!